Przystanek Planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka. Dysputy, recenzje, smaczki. Audycja, podcast i słowo pisane. Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20. Minęła godzina 20 w poniedziałek. Serdecznie witamy. Audycja Przystanek Planszówka. Dzisiaj w poszerzonym składzie i więcej osób będzie korzystało z tlenu, którego zasób jest ograniczony w tym pomieszczeniu. Dlatego jeżeli o 20.45 zaczniemy wydawać dziwne dźwięki, to wiecie dlaczego. Przy mikrofonach dzisiaj... Mateusz Borowski. Nasi goście wspaniali. Monika Machodowska. Łukasz. I drugi Łukasz. I Agata. No dzisiaj będziemy w piątkę do was mówić, ale nie naraz, także spokojnie. Jest z nami Monika, jest z nami Łukasz, którzy nam pokazali kiedyś pewnego pięknego sierpniowego popołudnia grę Exploding Kittens, która dzisiaj jest główną bohaterką, więc stwierdziliśmy, że no kto jak kto, ale oni tutaj jako sprawcy całego zamieszania powinni być w studio. A oczywiście przedtem, nim zaczniemy wam o grze opowiadać o tej i jeszcze o kilku innych powiązanych, to będą newsy, także zapraszamy, zostańcie z nami do 21. Jeżeli ktoś już grał w tę wybuchową grę Exploding Kittens albo w inne powiązane, o których pewnie wiecie, na przykład potwory i dzieciaki, czy jakby to ładnie przetłumaczyć na nasz język, to oczywiście my czekamy. Na Facebooku jesteśmy Przystanek Planszówka, pod zdjęciem zapowiadającym audycję możecie dawać znać, jak tam wasze wrażenia, a my zaraz do was wracamy z newsami. Newsy warto zacząć od tego, co w przyszłości. Nawiążę do dzisiejszego tytułu na samym początku, czyli Eksplodujących Kotków, ponieważ twórcy Eksplodujących Kotków przygotowali jeszcze jeden taki włochaty tytuł i on nawet jest z nami w studiu. Takie pudełko, które mogłoby posłużyć za poduszkę. Czochrany taki jest bardzo mocny. Tak, do czochrania, tak? Ciekawe, kiedy się wytrze. W każdym razie to włochate pudełko pojawi się na polskim rynku dzięki Rebelowi. Co to jest za włochate pudełko? Niedźwiedzie versus Bobasy. Tutaj tworzyć mamy niezwykłe niedźwiedzie i inne potwory. A tworzyć je będziemy po to, żeby mieć odpowiednią siłę, by zjeść wredne bobasy. Przyznam, że bardzo intrygująca fabuła. Jeżeli zajrzycie na stronę Rebela, tam instrukcja, no i przedsprzedaż. Instrukcja o tyle ciekawa, że już na samym początku autorzy piszą, że lepiej obejrzeć sobie filmik na YouTubie. Także zerknijcie, dzisiaj się dowiecie, czy w kociaki warto grać, czy nie, a co za tym idzie, czy też w bobasy warto zagrać. Także trochę w przeszłość zaglądamy, trochę w przyszłość rebelową, będzie nieźle. Z tego co wiem, to nasz gość tak przeczytał, że nie czytać instrukcji i odłożył pudełko i skończył się kontakt z grą, także nie wiem, czy to jest do końca tak rozsądnie napisane, bo ktoś może dosłownie to wziąć sobie do serca. Lub też sprytny trik. Żeby nabijać wyświetlenia na YouTubie. No widzisz, od razu. Na YouTube'a, na film. Ktoś zasubskrybuje, tak, żeby może w przyszłości kolejne obejrzeć. Jest dobrze. Marketing dźwignią handlu. Ten sam wydawca, czyli Rebel, rozpoczął przedsprzedaż gry Cienie Amsterdam. Tutaj będziemy mieli do czynienia z szybką grą dedukcyjną dla początkujących i zaawansowanych. Rozwiązywanie zagadek w czasie rzeczywistym. Ma dostarczyć nam niezapomnianych emocji. Przyznam, że te opisy zaczynają się robić wszystkie bardzo podobne do siebie. Nie macie takiego wrażenia? Wszystko ma ci dostarczyć emocje, bo emocje się sprzedają. Tak, a gry to emocje. Czy rzeczywiście tak będzie? Niebawem będziecie mogli się przekonać grając w Cienie Amsterdam już w listopadzie. I dwie zapowiedzi, które moglibyśmy oznaczyć hashtagami klasyk, kooperacja, zaraza, bo pandemia ma już 10 lat. Oczywiście gra Pandemia. Z tej okazji ukaże się po polsku jej jubileuszowe wydanie. Mechanicznie będzie to stary i według wielu osób dobry Pandemik. Ja się tutaj nie wypowiadam. Jednak nowe wydanie zawierać będzie, i tutaj ciekawostka, metalowe pudełko w formie walizki medycznej do utrzymania wszystkiego w należytym porządku. 7 plastikowych figurek wysokiej jakości, nowe ilustracje, powiększoną planszę i drewniane znaczniki, czyli dla kolekcjonerów sam raz. A drugi tytuł serii hashtagów to Pandemik Upadek Rzymu. Jak nie trudno się domyślić, będzie to gra kooperacyjna, no trudno, oparta na mechanice pandemii. Tym razem zamiast choróbska atakującego ludzkość, cesarstwo rzymskie będzie musiało się bronić przed inną zarazą. Tym zarazkiem będzie najeźdźca i to nie byle jaki, bo germański. Przyznam, że w kontekście pandemii wydaje mi się to mało poprawne politycznie, no ale cóż, faktycznie najazdy obcych niewskazane. Tak się zacząłem zastanawiać, kiedy pandemia, Archiwum X, albo coś w tym stylu, jacyś obcy. Pandemia na Marsie już była? Nie, ale to teraz, teraz moda na detektywistyczne gry, więc może coś tam, nie wiem. Z Sherlockiem. O, pandemia Sherlock. Sherlock rozgryza pandemię. Albo zarażony Sherlock. Zombie? Widzisz, jak można motywy zgrabnie połączyć. Czyli przed serią
Jeszcze długa, długa droga rozwoju. A skoro już o jubileuszach wspomniałem, w sklepach pojawił się także Dixie 9 edycja jubileuszowa, czyli też dziesięciolecie, a to nie ostatnie nawiązanie do roku 2008, w którym wiele się wydarzyło, lecz jak mawia klasyk, o tym potem, wróćmy do współczesności z nawiązaniem do przyszłości, bo portal zapowiada nowości na przyszły rok. Zaprezentowano na SN m.in. nowego Robinsona, który ukaże się w marcu 2019 roku. O tym już nieco wspominaliśmy. Ukaże się też dodatek do Detektywa Los Angeles Crimes. On wprowadzi 3 nowe scenariusze i 5 nowych postaci. Dodatek do 51 stanu i Artefaktów Obcych. No i ma się pojawić także dodatek do Strongholda, Stronghold Undead, czyli reedycja, już pod nowe wydanie, klasyka już takiego portalowego Strongholda. Gra, przy której mi tak parował mózg, która tyle frajdy mi dostarczyła, pomimo pewnych niedoskonałości, które ma, że chętnie bym usiadł do tej nowej edycji, a jeszcze nie miałem okazji. Zapisz sobie na listę. No, ale to jeden z tych tytułów, gdzie trzeba poświęcić cały wieczór, tak naprawdę cały wieczór, żeby rozegrać dużo matematyki w walce z potworami. Jak będziesz miał dobre towarzystwo, to możesz i cały wieczór siedzieć. Stronghold przewinął mi się jako wersja komputerowa, twierdza. Kiedyś była do pisma komputerowego dodawana. Była, faktycznie. Niestety w tym też nie grałem, ale to RTS taki był, nie? No i to taki kozacki RTS. Czuć było tą twierdzę. Ile do nadrobienia. Lecimy dalej. W ubiegłym tygodniu swoją premierę miał dodatek do 7 cudów świata, Armada. Tym razem wprowadzona została możliwość rywalizacji nie tylko między graczami po naszej lewej i prawej, co jest taką cechą charakterystyczną tego tytułu, lecz także z pozostałymi graczami. Swoją premierę miał także dodatek, na który osobiście czekałem i który pewnie pojawi się na mojej półce prędzej czy później. Mowa o dodatku do bodaj najlepszej gry Adama Folko Kałuży, czyli K2. No, myślałem, że więcej entuzjazmu tutaj z was wykrzesam, ale trudno. K2 Lotse można rozgrywać w postaci dwóch różnych scenariuszy, korzystając z obustronnej planszy. Pierwszy scenariusz to wymagający i strategiczny pojedynek z czasem i pogodą. Przenosi on nas na południową ścianę tej góry i co ciekawe, tym razem plansza będzie podzielona nie tylko na wysokości, które wpływają na aklimatyzację naszych himalaistów, ale także na 3 sektory, wschód, centrum, zachód. I pojawią się nowe kafle pogody. Te będą pokazywały aurę w zależności od sektora. I mało tego, dodatek wprowadza żetony liny poręczowej, zatem będzie można tworzyć nowe połączenia tras, czyli nie będziemy już musieli się poruszać zgodnie ze znacznikami na planszy. Natomiast drugi scenariusz zabiera nas na południową przełęcz, która jest jednocześnie najłatwiejszą drogą na Everest. Tutaj mała dygresja z geografii. Everest to ten najwyższy szczyt, przynajmniej spośród tych nad poziomem morza. Tu będziemy mieli mniej kart, część będziemy odrzucali na samym początku i w zależności jakie odrzucimy, otrzymamy określoną liczbę punktów na koniec gry. Wyścig także będzie trwał krócej, bo 15 dni, więc fani wspinania się w górach myślę, że mogą zacierać ręce. Osadnicy Narodziny Imperium doczekało się polskiego wydania Amazonek. Ta frakcja opiera się na unikatowym mechanizmie deckbuildingu i nie wiem, czy o tym już mówiłem podczas jakiejkolwiek audycji, ale deckbuilding to mechanika, która sławę zawdzięcza grze wydanej w 2008 roku, czyli jak mówiłem, nie jedno nawiązanie do 2008 roku w czasie tej audycji będzie. Mowa oczywiście o grze Donalda X Vaccarino Dominion. Przypomnę, że ta mechanika polega na tworzeniu własnej talii podczas rozgrywki. Natomiast wracając do osadników, wojownicze plemię Amazonek, trzeci duży dodatek frakcyjny wprowadza unikatowy mechanizm deckbuildingu, który pozwoli zachować w talii konkretne karty i skupić się na interesujących nas kombinacjach. Amazonki będą kładły bardzo silny nacisk na karty zapewniające bonus za zbudowanie. Większość kart, którymi dysponuje ta frakcja, dostarcza dobro tylko i wyłącznie podczas zbudowania, a sam ich koszt bardzo często odnosi się tylko i wyłącznie do fundamentu. Osadników recenzowaliśmy i nie wiem jak wy, ale ja chętnie do nich wracam. Pod tym unikatowym właśnie myślałem, że kryje się adaptacja kart do Miniona do osadników. Tu jak jeżeli słucha nasz Ignacy Trzewiczek, który promuje wiele podcastów polskich, to myślę, że może czerpać inspirację. Jakąś dodatek z Donaldem X Vaccarino może zrobi. Jakaś fanowska wersja dla ciebie. Nie tylko dla mnie. Tutaj wypraszam. No ale wspomnę, że Dominion ma 10 lat. Do sklepów trafiły także dodatki do 2 recenzowanych już podczas naszej audycji gier. Concordia Salsa. I tu zawsze błysk w oku Agaty się pojawia. Ten dodatek wprowadza nowy surowiec. Sól. Do tego 2 nowe mapy i kafle forum, które pozwalają budować siłę gracza. Drugi dodatek to Zamki Burgundii. Gra drużynowa, w którym rozgrywkę toczymy w 2 dwuosobowych zespołach. Na dodatek składają się 2 dwuczęściowe plansze. Każdy z graczy w drużynie otrzymuje jedną z połówek i gramy. Oczywiście chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Zbliżając się do końcówki newsów, taka ciekawostka. Asmodee Digital planuje kolejne przejęcie na europejskim rynku. Tym razem ostrzą zęby na ADC, Blackfire Entertainment. Asmodee cały czas
na tarciu. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale w ubiegłym tygodniu było Essen. A było Essen, było. Skrolowałam sobie namiętnie na Instagramie. Coś ciekawego widzieliście na Essen? Ja widziałam tylko swoje uczucie zazdrości. W sensie czułam je bardziej. Więc nic nie wymienię, nic. Czemu zazdrości? Fajnie by tam było kiedyś pojechać, a nie siedzieć w pracy. Zaskoczyłaś mnie. Śledziłem sobie trochę to Essen, co się działo, kto z kim, dlaczego i dlaczego z opóźnieniem wyda, albo dlaczego z błędami, albo coś. W każdym razie, śledząc newsy z Essen, przyznam, że trzy rzeczy mnie jakoś mocno uderzyły. I nawiązując do tego, tej zazdrości, o której powiedziałaś, pozwól, że przytoczę jedną opinię z forum gry planszowe. Radkin podzielił się obserwacją jego znajomych, którzy na targach Spiel pojawiają się okazjonalnie, i oto co oni powiedzieli. Otóż po dniu chodzenia po targach wydali oni opinię, że trudno oprzeć się wrażeniu, że targi stwarzają obraz graczy gier planszowych jako osób, ogólnie mówiąc, brzydkich, śmierdzących i niezadbanych. W pierwszej chwili oburzyłem się na tę krzywdzącą generalizację, to już mówi Radkin. Obiecałem sobie jednak przypatrzeć się temu bliżej następnego dnia i no coś w tym jest. To pierwszego dnia już tak było? Może to po kilku dniach, wiecie, trzeciego, gdzie już tam ciężko? Na to nie wygląda. Trzeciego to już było potwierdzenie obserwacji. O nie, to trzymamy się stereotypów. No ciekawa taka anegdotka z forum. To jest też stereotyp, który krąży wokół sklepów z planszówkami. Byliście kiedyś w sklepach z planszówkami? Niektóre kobiety tam nie chodzą, bo podobno w nich śmierdzi. Czy ale żeby jakąś pozytywną rzecz z tego wyciągnąć, drodzy nastolatkowie, drodzy mężczyźni, którzy przesiadujecie w sklepach planszówkowych, pamiętajcie o higienie, bo tak naprawdę tworzycie wizerunek naszego środowiska. To tak pół żartem, pół serio. A propos zazdrości od Essen, też się pojawiło opinie, że przechadzając się po sali można było zobaczyć dużo gier familijnych i imprezowych, a co za tym idzie, podobno poziom gier jest płytki. Cytuję, ale tutaj z kolei przytoczę wypowiedź użytkownika Bart P., który skomentował to w następujący sposób. Fani bardziej wymagających gier zawsze znajdą coś dla siebie. Jak jest rynek na lekkie tytuły, to niech pełno osób gra i ma dobrą zabawę. A że trzeba będzie więcej szukać, no cóż, bywa. Polecam śledzić odpowiednie geeklisty na BGG. Tam gorliwi fani wyłuskają dla was co ciekawsze kąski. Myślę, że nasza audycja będzie też trochę dzisiaj odpowiedzią na to stwierdzenie o płytkości gier. Może będziemy się trochę polemizowali, czy gry są płytkie, czy nie. Pamiętajmy o tym, że od płytkich gier można zacząć, a potem nie wiadomo, jak się potoczą zainteresowania tych, którzy teraz grają w Exploding Kittens, a potem może site albo nie wiadomo co, nie? No właśnie, poza tym po kilku rozgrywkach site'a można mieć ochotę na coś lżejszego. Otóż to, więc już tak nie hiperbolizujmy i nie demonizujmy tych gier, które no, też mają swoich odbiorców. Natomiast, żeby zakończyć pozytywnie te newsy, nawiązanie do eksplodujących kotków. Na stoisku Asmodee pojawiła się maszyna, która przypominała eksplodującego kociaka. I ta maszyna stanowiła swoisty happening, ponieważ ci, którzy zakupywali grę, mieli okazję zostać wciągnięci w swoistą zabawę, happening, wielką niespodziewajkę, że tak powiem. Czyli mogli dostać arbuza, mogli zostać obsypani konfetti, inni zostali opryskani wodą. Dużo różnych rzeczy się gdzieś tam działo. Wokół stoiska stała masa ludzi, nagrywała komórkami, co tam się dzieje. Każdy się zastanawiał, co kolejną osobę czeka, i czapki z głów za kreatywność dla ekipy eksplodujących kotków. Dobrze, że ta kreatywność nie pojechała, nie poszła za daleko, bo tak naprawdę mogli na przykład odzwierciedlić to, co dzieje się na karcie w wersji tej mniej ocenzurowanej. I każdego by na przykład jakaś niespodzianka z favor trafiła, typu trąbka w dziwnej części ciała, bądź coś takiego, więc... Ale o tym powiemy wam za chwilę i jeszcze tak, żeby zakończyć też newsy bardziej z wami, drodzy słuchacze, to Maciej nam przypomina odnośnie pandemii, o której Łukasz już powiedziały, że pandemia Cthulhu też jest. Ale pewnie nie wspomniałeś o tym, bo to jest gra kooperacyjna. Tak, jest w ogóle kilka pandemii, bo jest jeszcze gdzieś tam w okolicach Hiszpanii osadzona. Tego się coraz więcej pojawia, ale Cthulhu to mimo wszystko nie UFO, więc ja czekam na UFO. Okej. Jest pandemia też w cyfrowej odsłonie, także też można pograć. Całkiem fajna aplikacja. Może pandemia kiedyś w końcu jako główna gra u nas zagości, ale to nie wiem, co byśmy musieli zrobić, żeby Łukasz z nami zagrał w grę kooperacyjną. Mi chodzi po głowie zagrać w najbliższym czasie w grę kooperacyjną, jeżeli tylko będę miał okazję, ale to nie jest ale pandemia. Nie wykluczone. Nie, ale Portal wydał Eon's End, oparty na mechanice deckbuildingu, osadzona w klimatach fantasy. W poprzednich newsach wspominałem o tym i wygląda to ciekawie. Natomiast mnie zawsze przestrasza w tych grach syndrom lidera.
Wracamy zaraz na ziemię, tak? Na ziemię, tak. I będziemy wam opowiadać o Exploding Kittens i różnych innych włochatych, dziwnych stworach. Także dzisiaj bardzo imprezowo, chociaż my może imprezowo nie brzmimy nigdy, ale postaramy się dzisiaj. Chyba wy. Mówiliśmy wam o takim puchatym pudełku, które będzie wytarte do końca dzisiejszej audycji. Na razie się tak trzyma jeszcze w połowie. Ale tak, żeby opowiedzieć trochę o didaskalia, takie dopisać do audycji, bo no nie widzicie wielu rzeczy, które tutaj się dzieją, to kiedy Łukasz opowiadał o Dominionie i różnych innych rzeczach pobocznych, oczywiście newsowych, to drugi Łukasz układał potwory. Jak taki potwór wyglądał, bo Monika tam miała trochę zakwasy, będzie miała na brzuchu jutro chyba od śmiechu. Zdecydowanie tak. Słuchajcie, jeżeli zdecydujecie się na tą grę, bierzcie pod uwagę, że łzy wam na pewno ze śmiechu polecą. Bo tam była głowa leniwca. Bobra. Bobra, o, bobra, szyja, nie wiem, dół był sushi chyba. Było tam zdecydowanie za wesoło, powiem tak. Ta jedna łapa nietoperza szczególnie tak wyszła, znaczy skrzydło bardziej. Bóbr w bikini. No także można dziwne rzeczy robić ogólnie z tymi potworami i dziećmi, znaczy niedźwiedzie i bobasy, ja wiem, ale to już sobie przetłumaczyłam i już niestety pewnie mi się wkręciło i się szybko z tego nie wyleczę. Ale zanim przejdziemy do tego, albo bliżej wam o tym opowiemy, no to bardziej przybliżymy wam grę Exploding Kittens, która tutaj też leży. Jakieś koty straszą z różnych klatek dziwnych. Jak w to grać w ogóle i potem czemu nam się podobało, bo już możemy zdradzić, że podobało nam się. Podobało nam się, bo gdyż trafiła też do nas oryginalna wersja Exploding Kittens, ta jeszcze wersja, która jest niebezpieczna dla pracy, tak to się tłumaczy? Not safe for work. Takie czarne pudło, kickstarterowa wersja, bo została ta gra ufundowana na Kickstarterze w 2015 roku. Kickstarterowa wersja jeszcze miała dźwięk, tak, przy otwieraniu, miauczenie. Miauczące pudełko. Tak. Tworzona przez trzech autorów: Alan Lee, znany z Xbox ARGS, Matthew Inman z The Oatmeal, taki komiks, and Shane Small z Xbox i Marvel. 219 tysięcy ludzi wsparło ten projekt, żeby ta gra się w ogóle ufundowała, co jest dużą petardą. Widać duże parcie na tą grę, na te kiteny i chyba na samą kreskę, która została użyta na tych kartach. A sama gra jest prosta, szybka imprezówka. Autorzy mówią, że wystarczy 2 minuty, żeby poznać zasady i 15 minut, żeby zakończyć tę grę ze śmiechem na twarzy i w ogóle zwijać się z bólu. A mamy talię kart. Z tych kart wyjmujemy wszystkie wybuchające kociaki. Wyciągamy też defuzy, czyli takie jakby zestawy rozbrojeniowe do bomb. Następnie każdemu z graczy biorących udział, a może być ich od 2 do 5, dajemy po takim defuzie, czyli takiej karcie rozbrojeniowej, oraz 4 losowe karty z talii. Następnie w resztę defuzów, czyli tych zestawów rozbrojeniowych, wtasowujemy do talii i dorzucamy tam wybuchające kotki w ilości o jeden mniejszej niż liczba graczy. Defuse bardzo chętnie wyjmiemy z tej talii w trakcie gry, losowo oczywiście, ale już Exploding to już nie jest taka dobra zabawa wtedy. W sumie jest. No jak się wybucha, to wiadomo, musi być fajerwerkowo, tak? Tak, wybuchowo będzie na pewno. Będziemy zagrywali w swojej turze dowolne karty, aż do momentu, gdy wyciągniemy jedną kartę, no czasami nawet i dwie, z talii, bo polega to trochę na rosyjskiej ruletce. To jest taki twist z kotami. I co możemy zagrać w swojej turze? Karty specjalne akcji, na przykład favor, czyli że ktoś może dać ci kartę. Możemy podejrzeć przyszłość, czyli spojrzeć na 3 karty z wierzchu, ułożyć w tej samej kolejności. Możemy wymieszać wszystko, zrobić shuffle, odpowiedzieć, to jest jedna z moich ulubionych kart, nope, na coś. Jeśli ktoś ci powie, że coś ci każe zrobić, możesz nope, ale nope'a też można nope'ować, więc jest nope. I się i tak zapętlasz, że już nie wiesz, kto komu odmawia w zasadzie. Właśnie, i generalnie, żeby moja racja była mniejsza niż twojsza, wtedy moje przychodzi i wciągasz kartę, wybuchasz na przykład. Tak, te wszystkie dodatkowe karty przydają się po to, żebyśmy mogli po prostu uniknąć tych kociaków, które mają wybuchnąć, bo kiedy wyciągniesz takiego kociaka, to wybuchasz, no chyba, że masz właśnie tego defuza, czyli zestaw rozbrojeniowy. Wtedy używamy takiego defuza, bierzemy kociaka, który wybuchł, bierzemy talię pod stół z kartami i układamy go w dowolne miejsce, które chcemy. Może to być nawet karta pierwsza z wierzchu, lub też ostatnia, lub też wyliczona typu, powiedzmy, druga z kolei, jak chcemy. To od nas zależy. I potem trzymamy kamienną twarz i czekamy, aż ktoś wyciągnie tę kartę i eksploduje. Najlepiej bez defuza, bo wtedy przegrywa. Możemy kamienną twarz, ale może na przykład patrzeć znacząco na Monikę, ale tak naprawdę ten eksplodujący kociak byłby pierwszy w talii, więc ty byś go wyciągnął jako gracz po mojej lewej.
Więc to jest też dobry motyw, żeby zasiać tam ziarno niepokoju, bo i tak wszyscy wariują. No po prostu, kiedy pierwszy kociak wychodzi z talii i ten gracz go musi gdzieś z powrotem włożyć, to już po prostu jest taki odpał. Każdy tasuje, każdy nupuje, kontra, unikamy tego, atakujemy, chcemy, żeby ktoś wyciągnął więcej kart niż my. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze można portować je skipem, czyli swoją kolejkę pominąć i przekazać tą kartę do pociągnięcia kolejnemu graczy. Albo atak, żeby ktoś pociągnął dwie karty pod rząd. I są jeszcze takie koty wypychające, które naprawdę nic nie robią, ale robią coś, jeśli zbierzemy ich kilka. Od dwóch przez trzy przez pięć mamy dwa takie same koty. Randomowo, czyli losowo wyciągamy od kogoś kartę. Trzy, żądamy konkretnej karty, na przykład defusa od kogoś. Jeśli jej nie ma, no to trudno, przepadło. I jak mamy pięć różnych, to możemy wyciągać coś z tak zwanego discard pile, czyli stosu kart odrzuconych. Ale to też da się znopować. Czyli złośliwości, złośliwości. I grę wygrywa gracz, który po prostu przetrwa, więc kilka osób po drodze odpaść powinno, żebyśmy my mogli wygrać. Grę tę, tak jak już powiedziałam, poznaliśmy w piękne sierpniowe popołudnie, kiedy Łukasz i Monika nam ją pokazali. Jak trafiliście w ogóle na tą grę i co sprawiło, że chcieliście ją jeszcze komuś pokazać? Pierwszy trafił na nią Łukasz, więc może on zacznie. Tak, bo to jest fajna historia. Tak. Namiętnie graliśmy w kociaki w czasie przerw pracy i tak naprawdę to tyle. Grupą znajomych z pracy każdą przerwę zaczęliśmy poświęcać na te kociaki i je rozpracowywać. Doszło nawet do tego, że zakazano nam dalszej gry w wolnym czasie i przenieśliśmy grę, zabawę do domu. Za dobrze się bawiliście w pracy po prostu. Myślałem, że zmieniliście pracę. Są priorytety, nie? I to był ten moment, w którym wy się pojawiliście u nas i akurat mieliśmy grę. Stwierdziliśmy, że wam ją pokażemy. Tak, dokładnie. To pokazałeś Monice, tak? Jak wszedłeś z pracy kiedyś i mówisz, o Monia, pokażę ci takie... Monice się też zdarzało z nami grać w pracy. Okej. Okay. Właśnie chyba poznaliście tą grę w pracy do tego stopnia, że teraz w studio byliście w stanie powiedzieć, że my mamy inny egzemplarz, czyli te rysunki jednak musiały zapaść w pamięć trochę. Oj, one są tak charakterystyczne. To jest jeden z takich największych plusów tej gry, przynajmniej no ja tak traktuję, kiedy o właśnie Łukasz, który przegląda gdzieś tam też, przed chwilą się zaśmiał, ciekawe jaką kartę. Pokaż. Ja się bardziej zaśmiałem z tego, co powiedziałeś, że to jest jeden z tych plusów tej gry. Moje stanowisko będzie trochę obrazowało, okay. Ale dobra. Potem. Dobra, rozumiem właśnie, bo mamy tutaj do takich tematów gier no różne podejście i to jest moim zdaniem fajnie, bo przynajmniej będziecie mieli z różnej perspektywy to pokazane, bo faktycznie te ilustracje i podpisy pod tymi ilustracjami, przynajmniej w naszej wersji, która jest trochę bardziej, powiedzmy 18+, no to już naprawdę jest dla właścicieli specyficznego poczucia humoru, bo to często nawiązuje, nie wiem, do wydzielin, do genitaliów i rysunkami i opisem. Także jak ktoś jest taki bardziej delikatny, to uważam, że nie powinien grać w tę grę, bo się po prostu zniesmaczy. A no. Waszym zdaniem? Dokładnie tak. Na pewno nie jest to gra dla dzieci poniżej 18 lat. No ta wersja na pewno nie. Jest ta wersja łagodniejsza, tak? Pierwsza w czerwonym pudełku, które też może być miauczące. Tak, i to rzeczywiście zdecydowanie na jakieś rodzinne, niedzielne popołudnie jak najbardziej. Tak. I ta wersja właśnie po polsku się ukazała. Karta, która mi się bardzo podoba, przeczytam co jest na niej napisane. A bad tuba spelled backwards is still a bad tuba. Trąbka w międzypośladziu na rysunku. I to jest jedna z lżejszych kart. W ogóle ciekawa część międzypośladzie. Na pewno więc plusem jest, że łatwo wprowadzić nowe osoby. Myślę, że już sobie też wywnioskowaliście. Nawet już nie mówiąc o tej takiej bardziej niecenzuralnej wersji gry, tylko ta taka grzeczna, ładna. Łatwo wprowadzić nowe osoby, co potwierdza to, że tak dużo osób grało w pracy w tą karciankę, więc jest szybka, prosta. Tak, najwięcej to nam się chyba zdarzyło jednocześnie w 10 osób grać, także sporo. To musiała być jakaś bardzo rozszerzona wersja. Dwie talie zmieszane ze sobą. Okej, okay, no to naprawdę już porządne kombo. No i jeżeli towarzystwo chwyci, no to możecie być pewni, że, no, że to się rozkręci całkiem nieźle, bo my zdaje się przy pierwszym wieczorze z kociakami, to my z Łukaszem zagraliśmy bodajże z 8 czy 9 razy. Rozgrywka jest dosyć krótka, to jest 10-15 minut, więc to idzie szybko. Mm-hmm. I chce się więcej. Otóż to, no i ta negatywna interakcja, prawda? No zawsze, jeśli tylko jest możliwość, zawsze spychamy tego kociaka na kogoś innego. Zaczyna się paranoja, jak ktoś użyje defuza i
wsadzi gdzieś tego kociaka. Każdy myśli, że to on zaraz go pociągnie. Tak, więc wszystkie karty, które możesz zużyjesz, byle tylko tego nie wyciągać. A jeszcze jest ta wersja Imploding Kitten, to ten kociak jeszcze inaczej działa, jeżeli go wyciągniemy. Tak, on najpierw się aktywuje i zostaje takim kociakiem, na którego nie działa Defuse. I też można go włożyć do talii z powrotem, tylko że odwróconego przodem tak naprawdę talii do tego do graczy. Więc jeżeli ktoś go już ujrzy, to koniec jego, nic już mu. Ale widać go od razu. Więc paranoja pewnie podwójnie się jeszcze tam nakręca. I to są chyba te emocje. Mi się wydaje, że tutaj znowu te emocje zwyciężają i to, co ta gra powoduje. Jeżeli kogoś to bawi, no to w porównaniu z emocjami, które będą siedziały w trakcie rozgrywki, no tutaj już mamy hit i dla wydawcy zysk nieziemski. My na szczęście dostaliśmy na prezent, ale prawdopodobnie i tak bym wydała na to pieniądze, więc w sumie tutaj akurat pech dla marketingowców. No nie można ukryć, że gra sama w sobie sporo minusów i tak ma. U mnie to jakby łagodzi to, że tak dobrze się przy tym bawię, nie myślę już o tych minusach. Słuchacze może jeszcze nie znają Moniki i Łukasza. Łukasz, piękne imię masz. Dziękuję. Zazdroszczę. Powiedzcie mi, w co zazwyczaj gracie? Wasze ulubione tytuły, top 3? O, na pewno Roll. Tak. Roll for the Galaxy, tak? Roll dokładnie, for... tak. Tak. A pozostałe dwa? Szczerze powiedziawszy, Roll jest rzeczywiście takim topowym tytułem u nas, a dwa pozostałe miejsca to tak naprawdę zależy od nastroju. No wiem, Dominion i dodatki. Zdecydowanie. A w co jeszcze gracie? Jakieś tytuły, które ostatnio u was się pojawiają? Ostatnio u nas zagościł Site. Bardzo się podoba, jest duża konkurencja dla Rola. Pytam pozornie bez powodu, ponieważ chciałem słuchaczom pokazać, że nie zaprosiliśmy przypadkowych osób, które zagrały w jedną grę i sobie gdzieś tam wyrobiły zdanie, że fajna gra, bo lepsza niż Chińczyk. Wspominaliśmy wcześniej o tym Kickstarterze. Czy racjonalnym jest to, że ten Kickstarter zdobył tyle pieniędzy? O, ciężkie pytanie. Mi się wydaje, że zaważyły grafiki. Zdecydowanie tak. Grafiki plus opisy na tych kartach. Ile tych egzemplarzy się tam sprzedało? Przypomnijmy, 219 tysięcy osób wsparło projekt. Naprawdę ta gra jest tego warta? Szczerze? Jest to genialna gra, jeżeli chodzi o taki czas na rozluźnienie. Gramy w jakiś cięższy tytuł i potrzebujemy takiego rzeczywiście odpoczynku. Taki dobry przerywnik pomiędzy cięższymi tytułami. 10-15 minut przerwy właśnie na odmurzenie się. Taki filerek właśnie. I zakaz wchodzenia do firmy z grą, tak? Biorąc pod uwagę grupę docelową i to jak ona jest szeroka, to pewnie z tego wynika ta liczba sprzedaży. I tak jak chyba Monika wspomniała, te rysunki i to, że ktoś już znał tego rysownika. Ja mam cały czas zastanawia, ile w tej grze jest gry, to jedno, ale ja jestem taki malcontent. Tak, to jest imprezówka, pamiętaj. No wiem, dlatego się dziwię, że dzisiaj mnie do studia zaprosiliście, ale ja gram w gry imprezowe, przepraszam, gram w list miłosny czasem. To na przykład. To też przykład zepsutej gry, w którą można grać. No to tak, ten, można odpaść szybko i w ogóle jeszcze zanim się ruch wykona. A nie, no właśnie, no to list miłosny jest bardziej zepsuty, bo tutaj, no jeżeli ktoś może być bardziej zepsuty, ale tutaj jak nawet wyciągniesz pierwszego kociaka, to o ile prędzej ktoś ci defuza nie zabrał, to nie odpadniesz, więc jakąś tam szansę masz. Przyznam, że chciałbym taką imprezówkę, ale w klimacie Monty Pythona bardziej. To już by mnie zachęciło do... To jest pomysł na jakiś tytuł. Wiem, że jakieś wychodziły, ale chyba żaden niegodny Monty Pythona tego poziomu humoru. Nie, ale tak na serio poruszyłem ten temat, bo fajnie, że się w studiu zebraliśmy w takim gronie, gdzie są ukazane plusy i minusy, czyli ci, co lubią grę, ci, którzy generalnie nie lubią tego typu gier, czyli ja. Jestem dzisiaj w mniejszości, ale ta gra bardzo skrajne opinie zbiera. Skoro już mówiliśmy o Międzyśladzie. Międzypośladzie. Jedni z recenzentów, którzy w swoim pokoju nagrywają taką melanżownię mają zrobioną, zrecenzowali w 4 minuty ten tytuł, stwierdzając, że nie wiem, czy po 20 mogę mówić, znaczy, że ta gra jest do Międzypośladzie. Mhm, okej. Okay. Znaczy ja się nie dziwię absolutnie takim opiniom ze strony recenzentów, no bo umówmy się, możesz się uwziąć na kogoś i wykluczyć od razu gracza. To jest niedobre przy grach, moim zdaniem. Jeżeli są jakieś niesnaski takie poza rozgrywkami. Ale 10 minut później jest kolejna rozgrywka, więc to... No tak, o ile ktoś to zrozumie, wiesz, tylko jak masz takiego kogoś delikatnego na przykład przy sobie, no to ciężko. Ktoś odpada i nie gra. No to są takie rzeczy, które jak już gra się w ileś tam planszówek, no to nie jest to dla nas jakoś dopuszczalne. Jest olbrzymia losowość, tak? Tylko teraz znowu na pierwszy plan u mnie akurat wychodzą emocje, nie? Ja zawsze się sugeruję emocjami i to, co czuję przy graniu. Więc naprawdę
jeżeli jest super zrobiona gra, ale ja ziewam, to wolę grać w grę do międzypośladzia. Przypomnę ci coś. No. 1 albo 2 stycznia 2018 roku Concordia. Ziewałaś ile wlezie. No ale i tak ją lubię. Tak się źle trochę wyraziłam. No, że czasami faktycznie są super zrobione gry, mogą mieć nawet klimat i tak dalej, no ale nie poczujesz tego. To naprawdę wolę sobie w odmurzającą grę 8 razy zagrać i jest super. Poza tym no ja mam skrzywione poczucie humoru i to, że komuś trąbka z międzypośladzia wychodzi, no to do mnie akurat bawi. Dlatego na przykład prawdopodobnie się pobraliśmy. Łukasz, no to jest właśnie okej, okay, że patrzymy na te imprezówki trochę inaczej. Nigdy nie mówiłem, że to nie jest okej. Okay. Ja wręcz uważam, że to jest bardzo fajne w grach, że jest taka różnorodność. Przynajmniej teraz mamy coś więcej niż Chińczyka i grzybobranie. Dla mnie mechanicznie tutaj jest tak, no tak jakbym trochę w wojnę grał. Bo nie do końca jestem w stanie powiedzieć, może wojna to jest jeszcze większa losowość, ale niektórzy porównują do Macao to. No i faktycznie trochę tak jest, nie? Takie Macao i po Macale zagrałem. Czy miałem na to jakiś wpływ? Owszem, mogę próbować mechanicznie rozgryźć tą grę. I nawet jak chwycę instrukcję, widzę, że mam 13 typów kart. No i niewiele więcej mechanicznie jestem w stanie powiedzieć o tej grze. Ale jakbyś miał tu kwiatka, tu słoneczko na tej karcie, tu coś, to nikt by tego nie chwycił do ręki. I znowu chyba wraca to, o czym powiedziała Monika i powiedział Łukasz, że jednak kreska. Obojętnie, czy jest wersja cenzuralna, czy niecenzuralna, nie? Czyli tak to myślę. Tak jak Splendor i żetony, to tutaj kreska robi tą grę. No myślę, że tak akurat. Właśnie Splendor, super gra, którą wszyscy uwielbiają. Dla mnie po prostu nie do przejścia. A powiedz mi, Łukasz, ten humor, bo grałeś prawdopodobnie najwięcej to tutaj z osób będących w studio. Czy po 12 rozgrywkach ten humor faktycznie jeszcze bawi? Mnie? Tak. Czy wiesz co? On może nie bawić, ale widzisz jak nowe osoby się śmieją. O, to jest, na mnie to działa najlepsze. Na przykład. Pewnie dlatego pokazaliśmy wam tą grę. Już wiesz co? Już mnie tak nudzą te grafiki. Pokażmy komuś, niech ktoś się zaśmieje. To jest podobne jak karty dżentelmenów. Pracowników jest tam w firmie. I myślę, że na fali w ogóle tych eksplodujących kociaków też wyszło potem niedźwiedzie i bobasy, tak? Tak to będzie w naszym pięknym polskim języku przetłumaczone. My mamy wersję jeszcze zagraniczną. Angielską, przyjechaną z USA. Także w ogóle czat z matą, słuchajcie. No i buduje się potwory, bo to chyba można powiedzieć, że buduje się. To też losowo dobrane i tam się stwarza jakieś dziwne rzeczy, które w ogólnym rozrachunku potem wyglądają tak, że Monika ma napad śmiechu prawie, że poza anteną. No i trzeba walczyć z takimi dzieciakami i ta gra, no nie wiem, mi na przykład tak nie ujęła mocno jak kociaki, no ale wciąż jakby idzie, podejrzewam na jeszcze na sukcesie tego, co było z kociakami. Ale jest grywalna, można tak powiedzieć. Jest też szybka, jest też losowa, ale no, ta losowość jest niby podzielona na wybór dla nas, gdyż ta reakt, z którą będziemy dobierać w tej grze, jest podzielona na 3 mniej więcej równe kubki takie. Powiedzmy, że mamy jakieś panowania losowością. A generalnie chodzi o to, żeby zbudować potwora z różnych części ciała, czy tam czegokolwiek. Zaczynając od głowy. Głowy są w 3 kolorach, tak samo jak w 3 kolorach są dzieciaki, które będą nas atakować. W swojej akcji możemy wyłożyć 2 karty, żeby zbudować jakieś części potwora, zaczynając właśnie od głowy. Lub też pominąć to wszystko i co zrobić? Zainicjować walkę, czyli wywołać jakąś armię dzieciaków, która nie wiadomo jaką ma siłę i wtedy wszystkie potwory w danym kolorze dzieciaka muszą z tym walczyć, czyli nasze i graczy obok walczą. I ten, kto po prostu ma największą siłę, wygrywa z tymi dzieciakami i bierze te dzieciaki jako swoje punkty, a wszystkie potwory, które walczyły, idą na discard pile, czyli na śmietnik. I tak gramy, aż wytępimy wszystkie karty stali do dobierania. Tutaj znowu sprzedażowo pewnie dobrze wypada pudełko, które jest owłosione. Mogę tak powiedzieć, kreska, która również jest znajoma, więc myślę, że jeżeli ktoś grał w eksplodujące kotki, no to stwierdził, kurczę, no przecież druga gra tych samych autorów, no to jakby tego nie wykorzystać. Jest jeszcze taka gra z krabami, tutaj z tej samej serii można powiedzieć, ale tego nie mieliśmy okazji wypróbować, więc jeszcze wam o tym nie powiemy, natomiast jak wygraliście, to bardzo chętnie waszą opinię poznamy. Komu jeszcze można pokazać eksplodujące kociaki waszym zdaniem? No właśnie to była pierwsza grupa, która przyszła mi do głowy. Osoby z niecodziennym poczuciem humoru, ze specyficznym poczuciem humoru. A rodzicom byście pokazali? Tą grzeczną wersję raczej tak. Ale sfrustrowanym rodzicom to bardziej to włochate. Jakieś tam burrito baby i tak dalej. To takim świeżo upieczonym, zmęczonym rodzicom, prawda? Co ciekawe, nawet jeżeli wam się humor kociaków nie podoba, bo może się tak zdarzyć, no to jest kwestia gustu, to tak jak z munchkinami, których jedni kochają, drudzy nie sięgają.
tak mam wrażenie, że tutaj w tej drugiej grze ten humor jest trochę lżejszy. W sensie taki bardziej strawny dla szerszego grona odbiorców. Co jednych zasmuci, drugich ucieszy. No Tank Baby, na przykład jakieś dziecko tam z lufą na czole jedzie, czy coś w tym stylu. Albo Fake Baby, jako Arbus. To pewnie dlatego mi się na przykład to mniej podoba niż kociaki. To już jest ten etap, że po prostu mamy odpowiednio zryte umysły i przyswajamy tylko ciężkie już rzeczy, już takie tam lightowe nas nie ruszają w ogóle, już człowiek się utworni. Jakiś detoks trzeba iść, musimy w jak suche euro pograć, a nie tylko w te takie karty, gdzie wszyscy przeklinają. Spokojnie, następne audycje się zbliżają, więc będzie okazja. To będziesz gadał za tydzień. Suchary wlatują, także... Tak to jest z tym imprezówkami. Bardzo jesteśmy ciekawi waszych wrażeń, bo jeżeli graliście w eksplodujące kotki, no to na pewno coś od siebie dobrego dołożycie. I też innym odbiorcom audycji, więc jak macie ochotę, to pod zdjęciem napiszcie, co tam uważacie. Ktoś może na tą opinię trafić, bo u nas, tak jak słyszycie, różne. Cztery takie, że ja, ale super gra. I Łukasz, który tutaj świetnie wszystko tonuje, ale to tak jest z tymi imprezówkami. W ogóle była taka imprezówka, Łukasz, która tobie się podobała? Tak. List miłosny, intryganci, nie wiem, czy to jeszcze imprezówka. Graliśmy niezłe ziółka. Powiedzmy, że to imprezówka. To my chyba inaczej imprezówka. No dlatego mówiłem, że jestem dość specyficzny gracz. No nie gram w gry kooperacyjne, nie gram w imprezówki. Bywa. A nasi goście grali w imprezówki? A tajacy? Można to nazwać dobre, imprezówką? Dobre. Tak jest. Jak najbardziej polecamy. Mhm. Widzicie, gram w imprezówki. A graliście w tajniaków w wersji obrazkową? O matko. To jest dopiero poryte. Jaki ten sezon będzie ciężki w ogóle. I poryty, bardzo ciężko. Między posiadzie jest dzisiaj słowem audycji, mi się wydaje, także będę go nadużywać następnym razem już na pewno. To co tam polecilibyście jeszcze tak na koniec audycji naszym słuchaczom? Macie jakiś pomysł oprócz Sajta, w którego ostatnio namiętnie graliście? Takich szybkich gier, może Patchwork? Na dwie osoby? W sam spokojnie raz. Spokojnie na dwie osoby, jako taki przerywnik na 10-15 minut. Idealna gra. Imprezowa czy nie? Niekoniecznie. A szkoda, bo grałem. Robienie koca, no imprezowe. Łukasz teraz powiększa swoją listę gier, która myśli, że są imprezowe. Żeby móc powiedzieć. W razie czego, że niby, że to grał tam. Niezłe ziółka imprezowe, patchwork imprezowy, dzisiaj się świetnych rzeczy dowiedzieliśmy. W kategorii imprezowych w takim sklepie na R jest m.in. Szósty Bierze. Bardzo fajna gra. Stara, taki... Jeżeli to imprezowe, to lubię. Łukasz lubi takie gierki imprezowe, które są tak stare, że już przestają być imprezowe, jak szachy na przykład. Czy nie? W szachy nie umiem grać, przyznaję. Ale się będziecie musieli przepraszać po tej audycji? No nie. A co myślicie o Dominionie? Graliście? Nie mieliśmy okazji grać. Świetnie, niestety. Czyli mamy tutaj ekipę do nadrobienia. Będzie niedługo impreza, drodzy słuchacze. Szukamy kolejnych osób, które chcą się nauczyć Dominiona. Na dziesięciolecie w sam raz. Okej, okay, ja myślę, że właśnie tak... Może to będzie misja naszej audycji. 10 nowych graczy w Dominiona na dziesięciolecie Dominiona. Tylko teraz powiedziałeś coś takiego, że jak wyślemy do kogoś zaproszenie na audycję, to ta osoba, jeśli nie gra w Dominiona, już powie, nie przyjdę, bo będę musiał grać w Dominiona. A dlaczego musiał? No takie słowa klucze. Chciał, musiał. Ale będzie muszę musiał. Muszę iść do pracy, chcę iść do pracy. Ja czuję to samo, niezależnie czy mówię chcę, czy muszę. Ale no będzie czuł się zobligowany do tego, żeby wziąć udział w eksperymencie dla dobra ludzkości, wiesz? Dla dobra ludzkości. Dobra, dla dobra ludzkości. Nasza ludzkość, która nas słuchała, bardzo dziękujemy za to, bo dzisiaj naprawdę chyba języki też nam się trochę rozplątały imprezowo. Te poniedziałki właśnie to tak dziwnie, bo te pozostałości po imprezach jeszcze mogą zostać. Niektórzy śpią po sobotnich imprezach, a niektórzy jeszcze właśnie mają takie klimaty dziwne w głowach. Dziękujemy gościom, że przybyli dzisiaj. No, dziękujemy za zaproszenie. Będziecie biedni, bo będziecie o Sajcie pewnie też musieli u nas trochę poopowiadać, także można. Już dzisiaj była rozgrzewka przy imprezówce, a teraz następnym razem będzie dużo tego wszystkiego. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy za tydzień. Za tydzień będzie gra kościana i będziemy mówić w poniedziałek od 20, a dzisiaj mówili dla was i tak po kolei sobie przejdziemy. Mateusz Borowski. Łukasz Juszczak. Monika. Łukasz. Agata Borowska. Do usłyszenia za tydzień.